Jakie są Pana pierwsze wspomnienia związane z Kępnem i okolicą? No, pierwszymi wspomnieniami to z opowieści na pewno dziadków i rodziców, którzy wiele, wiele wieczorów poświęcali na przekazywanie historii. Ja zawsze powtarzam, ponieważ w 1973 roku napisałem pierwszą swoją pracę na 800-lecie miejscowości Słupia pod Kępnem, że należy dochodzić prawdy w taki sposób, aby nie przepisywać, tak jak się to dzisiaj dzieje powszechnie, z internetu, lecz korzystać ze źródeł, które mówią o danym fakcie. Na swoim przykładzie mogę podać, że dwa źródła historyczne, kościelne i państwowe, które mówiło o tym samym fakcie historycznym, było całkowicie odmienne. Chcę zaznaczyć, że miejscowość Słupia, w której się urodziłem, datowana jest od 1173 roku i po zdobyciu właśnie w latach 70. dokumentu z kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski nr 22, gdzie książę wtedy Mieszko III Stary przekazuje i podpisuje ugodę pomiędzy darowaniem Słupi na rzecz zakonu cystersów za zamianę za dwie następne miejscowości. I te dokumenty, które udało mi się wydobyć z archiwum akt dawnych z Warszawy, dały, bym powiedział, taki początek zainteresowania daleką historią zarówno swojej miejscowości, jak i miasta Kępna. Cały czas pracując zawodowo, miałem kontakt z różnymi ludźmi, ponieważ ziemia kępińska, jak wiecie doskonale, nie miała takiego kształtu jak obecnie. Do traktatu wersalskiego część Rychtala, Namysłowa, Peżowa, Bralina niestety należały wtedy do Śląska i po traktacie wersalskim zostaje przyłączone do powiatu kępińskiego. Jest to bardzo ciekawa historia. Zresztą z tą historią spotkałem się prawie że od samego urodzenia, ponieważ mój stryj, Walenty Nawrot, był sekretarzem Komisji Granicznej u Szenbeka. Jak wiecie, w Siemianicach przebywała komisja złożenia z pięciu mocarstw, które wtedy podpisywały traktat. I doszło do tego, że w wyniku negocjacji i rozmów około 80 miejscowości z tutejszego terenu zostało przyłączone do wtedy Wielkopolski, bym powiedział, do Polski. Czyli stało się to dopiero 17 stycznia 20 roku. Nie tak jak wszędzie, że było powstanie 1918-19, natomiast Kępno musiało poczekać jeszcze kilka miesięcy, aby było przyłączone do Polski. Ciekawostką jest taka, że w pobliskich Klinach, gdzie znajduje się pomnik powstańców wielkopolskich, odbyła się ostatnia bitwa, bym powiedział, drugiej wojny, pierwszej wojny światowej, przed podpisaniem ostatecznego traktatu wersalskiego. Czyli też jest taki symbol, ten pomnik, który tam jest poświęcony ofiarom ostatniej bitwy, świadczy o patriotyzmie tej ziemi. Zresztą ziemia ta w przeszłości przechodziła różne historie. Myślę, że ta wielokulturowość, która występuje na naszym terenie, nie rodzi się z roku na rok. Jak wiemy, i władali tutaj Czesi, Węgrzy, ponieważ było to pogranicze Śląska, Wielkopolski i ciągle dochodziło do walk. Kto oglądał Koronę Królów, doskonale wie, że Kazimierz Wielki wtedy pobudował na pograniczu między innymi zamki w Bolesławcu, Ostrzeszowie, Kępnie i w innych miejscowościach celem wzmocnienia tej części Wielkopolski.